Cześć, siemanko, z tej strony AgroKozyni. Dzisiaj, jak widzicie, uprawiamy sobie. To jest taka pierwsza część tego filmu, ponieważ będzie to film łączony. Będzie zabierał właśnie tą uprawę. Będzie również zawierał rozsiewanie nawozu tutaj na tych dwóch polach oraz siew jęczmienia. I co? Pole tu było zaorane teraz na wiosnę. Nie udało mi się tego nagrać, ponieważ orałem tutaj w ten sam dzień, co nagrywałem opryski. I po prostu no, sprzęt już mi nie dotrzymał. Mówię tu o baterii. Więc po prostu tego nie nagrałem. Film będzie i tak z orki, jak będziemy orać pod kukurydzę, więc ile można filmów dawać z tego samego. Ogólnie zaorało się fajnie i myślę, czy w ogóle tutaj to uprawiać, bo to wygląda lepiej. Tam to wyglądało trochę gorzej. Chodzi mi bardziej było zbrylone. I dlatego tam to uprawiałem. To nie wiem, przejadę dookoła bruzdy, pozagarniam koło miec, przeciągnę i zobaczymy. Jedynie tam najwyżej dołek, bo tam zawsze jest. Tam jest taka ił, coś. Coś takiego, zawsze to jest problem doprawić, znaczy doprawić. Nie, jest to jaka fajna ziemia tam na tym dołku. Więc tam najwyżej to zrobię. A tu mi się wydaje, że się obędzie, fajnie to wygląda. I tak idzie ze stan. Siewnik z agregatem, bo tu już będziemy siać tym naszym starym siewnikiem. Więcej właśnie może trochę porównam obydwa. Tego co mamy i agromasza, ale to przy siebie. Maszynki, idziemy sobie New Holandzikiem TS-setka. Tak ostatnio właśnie prawie pod owies. Za nami jest, o czaple. Za nami brona talerzowa Rolmaco 3-metrowa. No i lecimy sobie w taki właśnie sposób. No widzicie, tam już tu będzie trzeba dołek uprawić, bo to zawsze jest z tym problem. A, ale tu pewnie na całości się obędzie. Kanale pełno wody. Już pewnie dobry tamę zrobimy. Pełno wody tutaj.
dzieci. Jak widzicie, fajny patent dla tych, którzy mają jeden ciągnik z turem, znaczy jeden. Mają ciągnik z turem, ten, który mógłby siać nawozy, więc jeżeli wam się nie spieszy, to taki patencik. Czemu nie, nie? Siejemy już sobie nawóz pod korzeń właśnie. W tym przypadku jest to saletrzak. Po prostu no zostało mi trochę więcej tego towaru, więc idzie saletrzak. Co, obsiejemy to nawozem. Teraz czeka się, aż te przymrozki miną, bo zapowiadałem jeszcze przymrozki. Jesteśmy już na polu z siewnikiem. Dzisiaj mamy 30 marca. Dobrze, marca. Siejemy sobie jęczmień, jary. Odmiana, nie wiem jaka, od dziada, pradziada. Można tak powiedzieć, naprawdę nie wiem co, jaka to jest odmiana. I co, lecimy z siewem. Wysiew około 160 kg na hektar. Jak widzicie, siejemy starym siewnikiem, tak jak mówiłem. Agromasz był tylko na testy, nie kupiliśmy tego siewnika. Na razie był tylko testowany. Może ogólnie takie teraz porównanie możemy zrobić, nie? Do tego jak chodził tamten, a co w porównaniu do naszego. Ogólnie u tamtego, u Agromasza, plus moim zdaniem to był wał gumowy, on był ciężki bardzo i ktoś też w komentarzach pisaliście, że jest niedobry, bo się zapycha. To też prawda, to jest też jego minus, ale z drugiej strony wyrównuje pola, nie? Tam szedł od razu zestaw na orkę i elegancko wyrównał. Więc to są takie wszystko plusy, minusy, nie? Poza tym co, skrzynia szczerze załadunkowa chyba jest porównywalna tak jak w tym. Bo i tutaj wsypię pełen worek. I do Agromasza też wsypałem pełen worek. Bez problemu. Więc skrzynia załadunkowa w sumie jest to samo. A dlaczego w ogóle testowaliśmy 3-metrowy i czemu w ogóle się szykujemy na 3-metrowy? Dlatego, żeby ścieżki nam technologicznie pasowało, bo w tym wypadku, co mamy teraz 4-metrowy siewnik, musiałbym robić ścieżki na 12 metrów. Szersze nie wchodzą w grę, bo po prostu są pola za wąskie, co niektóre. Więc musiałoby to być na 12 metrów, a na 12 metrów to tak średnio calculated, nie? Za dużo przejazdów. A 15 metrów to by było idealnie. Wtedy opryskiwacz by się też wymieniło na coś już większego. Podmiucha z belką 15, tysiączką, beczką, coś takiego, nie? No. Plusem Agromasza to było ten, że nie musisz osobno opuszczać siewnika i jaka... No, w ogóle parę osób się właśnie pytało, jaka przewaga nadbudowanego siewnika nad zwykłym, tak jak tu jest w tej konfiguracji z hydropakiem. Powiem wam, jest przewaga taka, że nie trzeba opuszczać jednego drugiego, prawda. W sumie teraz też bym nie musiał podnosić siewnika osobno, ale wiadomo, ciągnik ma lżej na ubrociach, aż tak nie ciąży. Głównie zależy nam na tym, żeby mieć teraz siewnik 3-metrowy, więc tym samym ten, co teraz sieje, nim właśnie jest na sprzedaż,
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, w opisie pod filmem na dole jest mój adres. Tam można pisać, jeżeli jest ktoś zainteresowany. Tylko nie piszcie jakiegoś sensownej wiadomości. Nie wiem, ktoś jest zainteresowany. No. Już zaraz, no nie wiem, zobaczymy w każdym bądź razie. No jeżeli ktoś jest zainteresowany naprawdę, to proszę pisać śmiało. Wtedy najwyżej się telefonicznie jakoś dogadamy. Z tym siewnikiem też jest wszystko ok. Nie ma i nie było większych problemów. Ogólnie siewnik jako sam siewnik był przeze mnie odmalowany 2 lata bodajże do tyłu. Agregat Kvernelanda jest w oryginale, oryginalny lakier. Oryginalne są nawet graczki. Jeszcze są chyba nawet te no, elementy robocze nieobrócone. No, tylko są po razie. Agregat też w dobrym stanie. Siewnik tak samo, nie jest nigdzie tam pordzewiały czy coś. Ja po prostu go odmalowałem, bo ta skrzynia co jest, ona chyba, jeżeli się nie mylę, nie była malowana podkładem, tylko ona jest od ocynkuba chyba, albo z nierdzewki, no nie wiem, chyba z nierdzewki jest. No i podchodził ten oryginalny lakier. Już tak trochę brzydko to wyglądało. Wziąłem, po prostu wyczyściłem, pomalowałem jeszcze raz, teraz jest ok, nic się z tym nie dzieje. 3. sezon będzie chyba na tej farbie. I jest wszystko ok. Dobra, z siewu to by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć.